Cześć, jestem Klaudia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz masę kwasu etanowego CH3COOH, w której znajduje się tyle samo atomów węgla, co w 2,8 decymetry sześciennego tlenku węgla 2 CO odmierzonego w warunkach normalnych. No to znajduje się tyle samo atomów węgla, no to zaczynamy od wyliczenia tych atomów węgla. W jednym molu gazu odmierzonego w warunkach normalnych znajdują się 22,4 decymetry sześcienne tego gazu. My tu mamy obliczyć atomy węgla. W jednym molu atomów bądź cząsteczek mamy stałą wartość. Hop. My w zadaniu mamy tutaj podaną objętość. No to zaraz sobie policzymy tutaj ilość tych atomów. To, co jest po skosie do x, ląduje nam w mianowniku w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. To nam się tu skraca. Wymnażamy sobie, działacie tylko na liczbach. Wymnażamy te liczby, potem je dzielimy. Potęga jest do przepisania. Tyle nam się tutaj znajduje atomów tego węgla. Ok, to my teraz musimy wiedzieć, mieć jakieś połączenie tutaj z jednym molem. No to wystaje nam tylko masa molowa, żeby policzyć masę, tym bardziej, że mamy wyliczyć masę, dla jednego mola tego. Czyli masa tutaj uważajcie, bo mamy dwa węgle, czyli 12 razy 2, tlen, no to 2 razy 16, dodać 4, jeżeli chodzi o wodory, no to mamy 60 gramów na mol. Ok, tutaj mamy masę, tutaj mamy ilość tych atomów. Teraz musimy to ze sobą połączyć. Otóż wiemy, że w jednej cząsteczce tlenku węgla 2 znajduje nam się tam tylko jeden atom węgla. Czyli ta ilość atomów węgla, która nam wyszła z tego równania, jest tą właściwą. Nie musimy tutaj nic wymnażać, bo tu jest jeden, czyli to jest raz jeden, a wszystko razy jeden to to samo. Natomiast w cząsteczce kwasu etanowego znajdują nam się dwa atomy węgla. Więc tutaj, jak mamy wtedy tam dla jednego, to teraz też to musimy przeliczyć dla jednego, czyli będziemy to musieli podzielić przez dwa, bo tu mamy ich dwa, a tu był tylko jeden. A to musi być proporcjonalne. To po prostu liczymy te liczby ze sobą i mamy z tego ok. I teraz robimy z tego proporcje. U góry wszystko, jeżeli chodzi o 1 mol. Czyli 1 mol, ilość atomów stała w jednym molu wynosi tyle. Hop. I nasz 1 mol kwasu etanowego ma taką masę, bo mamy się doliczyć masy, czyli to przerównujemy tu, bo to są wartości stałe i odczytane z układu okresowego, więc to jest pierwszy nasz wiersz. Tutaj zapisujemy na gram, bo to jest na 1 mol. I tutaj wreszcie wstawiamy wartość, jaką myśmy tutaj wyliczyli.
Jak my tutaj wstawimy nie wiadomo, to za pomocą tego wyliczymy tą masę. To nam się skraca i liczymy już. Górę wymnażamy, dzielimy z dołem. Otrzymujemy 3,75 gramów kwasu etanowego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.